Na pierwszej po wakacjach sesji Rady Powiatu samorządowcy mieli m.in. podjąć bardzo ważną uchwałę dotyczącą wyposażenia w majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia publicznego szpitala w Wieluniu. Tak się jednak nie stało, bowiem na wniosek starosty ów punkt zdjęto z porządku obrad. Dlaczego? Pojawiły się nowe okoliczności finansowe, do których zarząd musi się odnieść. To znaczy pojawiły się dodatkowe koszty związane z przekształceniem i po rozpatrzeniu tych wątków no zarząd będzie Wysokiej Radzie przedstawiał rozwiązania. Dotyczy to VAT-u od aportu, VAT-u do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczy to zwrotu części dotacji związanej z projektem realizowanym w szpitalu w ramach regionalnego projektu operacyjnego, programu operacyjnego oraz wystąpienia pokontrolnego, które Urząd Marszałkowski skierował do Starostwa Powiatowego związanego z kontrolą, która była, a kontrola dotyczyła realizacji procesów przetargowych dotyczących szlaku bursztynowego. Są też właśnie w związku z tym te finanse czy kwoty, które są podawane kwotami spornymi. Chcemy to mieć jasność. Przekształcenie publicznej lecznicy w spółkę miało nastąpić 1 lipca. Termin dawno minął, a tymczasem mnożą się przeszkody uniemożliwiające owo przekształcenie. Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest taka, że obiekty, które zostały odnowione, wyremontowane ze środkami europejskimi nie podlegają, czy nie jest możliwe, żeby były wydzierżawiane. Wobec powyższego jedyną alternatywą, żeby tutaj no, jakoś zaradzić temu problemowi jest wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego i takie wystąpienie żeśmy zrobili, taką zgodę żeśmy otrzymali, że zwrócimy ten element tego projektu. Jest to koszt 587 tysięcy złotych i wtedy można będzie traktować, że to już ta instalacja PPOŚ i to ta automatyka została z naszych środków zrobiona i będzie można spokojnie to przeprowadzić. Natomiast wybrnęliśmy z tymi środkami europejskimi dotyczących 11 pozycji, czyli 11 oddziałów i miejsc, gdzie były zaangażowane środki europejskie, że to nieodpłatne użyczenie potraktujemy jako aport do przyszłej spółki i tak było w proponowanej uchwale. O kondycji jeszcze publicznej lecznicy mówiono jednak w dalszej części obrad w punkcie wolnych wniosków. Niektórzy radni niepokoją się odraczanym wciąż terminem przekształcenia w spółkę i pogarszającą się sytuacją finansową lecznicy. Oto fragmenty dyskusji. Chciałem pogratulować panu staroście dobrego samopoczucia i zadowolenia z siebie, uśmiechu, że z należytą starannością, zarówno jeśli chodzi o szpital, jak i o szlak bursztynowy, z należytą starannością idziemy na dno. To jest ta należyta staranność, bo mówienie w sytuacji takiej, gdzie trzeba 3 miliony prawdopodobnie będzie zwrócić z należytą starannością i tutaj w przypadku przekształcenia również z należytą starannością, to woła o pomstę do nieba. Kieruję słowa do radnego Kluski. Gdyby tej staranności nie było zachowanej, czyli przekształcenie w cudzysłowie robimy na skróty, to byśmy tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, nie mieliśmy. I byśmy się obudzili za rok, za 2 lata i wtedy mógłby nas spotkać komisarz. W tej chwili odbyliśmy jako
zespół do spraw przekształcenia, 22 posiedzenia. Wszyscy może byli na urlopie, ja nie byłem. Ja nie byłem, bo sprawy są ważniejsze niż tutaj powiatu i członkowie zespołu również byli angażowani w czasie swoich przerw urlopowych, bo tego wymagała sytuacja. I to jest, panie Kluska, ta właśnie staranność, bo naprawdę, jakbyśmy poszli na skróty, czułem się za to odpowiedzialny, z wielkim trudem to, jeżeli starosta powierzył mi te obowiązki, naprawdę poważnie podszedłem pod ten temat i dlatego zderzyliśmy się z tymi faktami. Gdybyśmy nie wystąpili do instytucji pośredniczących w przyznawaniu nam środków unijnych, to byśmy tej wiedzy nie mieli. A tak z przykrością muszę, że niektóre powiaty w Polsce zrobiły. Poszły na skróty, szybko przekształciły, dostały dotacje, tylko pytanie, co się z nimi stanie za chwilę. Nie wiem. Dziękuję. Mówienie, że no tak, że zapytaliśmy, nie wiedzieliśmy, są różne interpretacje. Kowal ma po to szczypce, żeby nie poparzył rąk. Zarząd ma i angażuje kancelarie prawne, prawników po to, żeby nie popełniać błędów. I mówienie dzisiaj, ja rozumiem, że staranność była dołożona, ale konsekwencje już się rodzą. Dziś nie przesądzajmy, bo nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego już mówiłem o tym. Mówimy, bo temat jest ważki. Temat jest ważki tak pod kątem finansów powiatu wieluńskiego, jak również funkcjonowania szpitala wieluńskiego. Ponieważ jest jakiś stan zawieszenia SPZOZ-u, jest nadal SPZOZ-em i funkcjonuje zgodnie z przepisami dla SPZOZ-ów, ale z drugiej strony jest, jak trwa ten długotrwały, już przedłużający się proces przekształcenia. Moje pytanie jest takie, jak finansowo w tej sytuacji ZOS sobie daje radę i czego ewentualnie, jakie są wnioski pani dyrektor w stronę powiatu, czego by od powiatu oczekiwała i czy zamierza brać w tym roku komercyjne kredyty pozabankowe? Bez podjęcia jakiejś decyzji dotyczącej zamiany zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe nie będzie możliwości utrzymania tego w takich ryzach, żeby ktoś z kontrahentów nie poszedł i niestety no, nie zagroził nam tutaj komornikiem, czy nie zablokował konta. Taka sytuacja może być. W związku z powyższym, proszę Państwa, oczywiście w pierwszej kolejności najkorzystniejszą sytuacją byłoby uzyskanie kredytu. Ale już ogłaszaliśmy przetargi w poprzednim okresie o to, żeby przetargi na kredyt, który by zaciągnął SPZOS, nieporęczony kredyt. Żaden bank do takiego kredytu, do takiego przetargu nie przystąpi. Poprzednie kredyty jakie były? Nieporęczone czy poręczone? Poręczone kredyty. To dlaczego w tej chwili nie ma poręczonego kredytu? Ale ja już mówię dalej, panie przewodniczący. Myśmy tego tematu nie podejmowali, bo toczy się proces przekształcenia, prawda, po przedstawieniu państwu planu finansowego. Po zakończeniu pierwszego kwartału obniżono nam kontrakt na porody, na tak zwane świadczenia nielimitowane na kwotę 600 tysięcy złotych. Ta sytuacja może spowodować, że szpital nie zakończy swojej działalności zyskiem, chyba że w drugim półroczu się sytuacja zmieni. Świadczenia nielimitowane polegają na tym, że jak nie wykonano porodów, to pomimo, że szpital ma w tej chwili 800 tysięcy nadwykonań i moglibyśmy te środki przesunąć na zapłatę tych nadwykonań, nie możemy na to przesunąć, te środki są zabierane. W tej chwili będziemy podejmować decyzję, żeby ograniczać przyjęcia, bo musimy zejść z tych 800 tysięcy, poza oczywiście procedurami ratującymi życie. Ponieważ nie możemy przesunąć, więc tu musimy ograniczać, a tamte środki zostały już awansem zabrane za cały rok, pomimo, że nie wiadomo jeszcze, jakie te porody będą. Z tym, że oczywiście, jeżeli byśmy wykonali więcej porodów, przyrost naturalny w kraju jest mniejszy, co Państwo też wiecie, i to nie jest tylko sytuacja w Wieluniu. Jeżeli wykonamy więcej, za tą większą liczbę fundusz zapłaci, ale już nam o tyle zmniejszono kontrakty. Czyli możliwa jest strata, tak? Możliwa jest strata, tak. Jak zatem było przed chwilą widać i słychać, dyskusja momentami była dość emocjonująca. W całości zobaczą ją Państwo w obszernej relacji z sesji, którą nadamy jak zwykle na zakończenie programu lokalnego TVK WSM w sobotę i niedzielę.